Dzień dobry, moi drodzy czytelnicy. Znajdujemy się w mikrusie. Jestem pierwszy raz w mikrusie. Znaczy się, że siedzę w nim. Proszę bardzo. O, tutaj jest taka mała pamiątka. Nie będę już wspominał po kim. Dobra, słuchajcie, to jest mikrus. Tak on wygląda w środku. Tyle mamy miejsca na pedały. Tak jest, tutaj mamy przestrzeń praktycznie do samej maski. Nie wiem, czy to widzicie, że można zwolna przestrzeń. I tam te dwie kropki, co widzicie, to tam już jest świat. No. Z tyłu to wygląda mniej więcej tak. Ale powiem szczerze, że delikatnie miejsca więcej jak w maluszku. Przynajmniej przy tych ustawieniach fotela. Bo, jak widać, miejsce jest tyle. A tutaj mamy drewniane właśnie, takie no, nie wiem, czy to jest na zasadzie takiej skrytki, czy coś w tym stylu, ale mamy coś takiego, drewniana deska po prostu. A mogą być deski niedrewniane? Wiecie, że ja gadam głupoty, więc ten. Kierownica, jak widać, jest cieniutka. Nie wiem, jak to się trzyma, czy to się wygodnie trzyma, takie cienkie coś. Tutaj mamy taki drążek, Zimmerwichaister. Muszę powiedzieć, że kierownicą obraca się dość lekko. No i co? Co ja tu będę dużo mówił? No, podsufitka nie spada. Jest miła w dotyku, jest chyba robiona na nowo. Mamy mniej więcej taką przestrzeń tutaj. Szyby, jak widać, nie ma korbotronika. Jest odchylono tronik. O, przyjechał jakiś Mercedes ładny. Tak samo w tą stronę. Tutaj mamy właśnie haczyk na mięso. Jak się kiedyś woziło mięso, jeśli w ogóle można było jeszcze kupić w sklepie. No mikrus, no kurde, no gdzieś tutaj jest na pewno Zimmerwichaister od saniac, gdzieś tu jest Zimmerwichaister od świateł. Nie mam pojęcia gdzie. Jest WSK Mielec. Mikrus. Pierwszy raz siedzę w mikrusie, niesamowite. Lusterko wsteczne, nawet powiem szczerze, że czytelne, muszę przyznać. Automobil Klub Polski, proszę bardzo. I sraj taśma z tyłu. Apteczka, rzecz jasna. I kiwający głową piesek. Jeżeli chodzi o pedały, to są podobnie rozmieszczone jak w maluszku, chociaż coś tak właśnie czuję, że to sprzęgło. O Jezus Maria, ale daleko wchodzi. No. Hamulec, gaz. Gaz jest bardzo delikatny, muszę przyznać. A, i tutaj mamy wajchę, zmiany biegów z klasycznym, właśnie zatopionym w tak zwanym plastikowym bursztynie samochodzikiem. Wywarek skrzyni tej ręcznego, ale widzę, że jest rozwalony, bo tutaj chodzi luźno i widzę, że linka pękła, więc ten. Ale fotele są całkiem fajnie zachowane. I powiem wam szczerze, wygodnie się na tym siedzi. Taką mamy klamkę tutaj, jeżeli chodzi o wejście. Otwiera się to oczywiście w sposób taki, czyli tak zwane kurołapy. No, to będzie taka moja mała relacja z mikrusa. A ja sobie jeszcze posiedzę chwilę i podotykam ten samochód.